Co roku spotykamy się w tej pięknej scenerii naszego parku, tylko w tym roku wyjątkowo, nie z okazji Dni Konstantynowa, ale przy okazji takiego pięknego projektu Podwieczorek u Platery. Jest to tytuł projektu, który realizuje Gminne Centrum Kultury z udziałem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Myślę, że o szczegółach opowie pani dyrektor Ilona Niewęgłowska. Czekają na Państwa przygotowane atrakcje, stoiska przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, przez myśliwych, przez naszych mieszkańców. Dzieciaki mają przygotowany plac zabaw oraz taki plac do nauki, praktycznej nauki jazdy rowerem. I poza tym myślę, że atrakcje, które są dostosowane do potrzeb każdego, myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedni moment, żeby z nich skorzystać. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jak zwykle w tym roku tradycyjnie, i za to dziękujemy, przeprowadzi konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Dzisiejszy dzień to jest taka okazja, żebyśmy się też pokłonili i podziękowali Państwu za dzień 7 kwietnia tego roku. Za oddane głosy na radnych, rady gminy, radnych poszczególnych szczebli administracji samorządowej, radnych powiatu. Mam tu na myśli głosy oddane na naszą panią radną, dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Ilonę Niewęgłowską. Bardzo serdecznie dziękujemy. Osobiście dziękuję za poparcie po raz kolejny w wyborach na wójta gminy. Proszę Państwa, potwierdza się zasada, że w Konstantynowie od wielu lat istotna jest zgoda, zrozumienie, a celem nadrzędnym jest praca dla jej mieszkańców, a nie uprawianie polityki prowadzącej do podziałów i wielu nieporozumień. Pragnę to potwierdzić naszymi ostatnimi osiągnięciami. Pochylę się nad nimi, może nie za długo, ale o niektórych warto wspomnieć. Są to nasze inwestycje, których realizujemy bardzo dużo. W ostatnim okresie wydatkowaliśmy na inwestycje drogowe ponad 20 milionów złotych. Wykonaliśmy za ponad 10 milionów inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową. Zakończyliśmy inwestycje w infrastrukturę kultury. Mam tu na myśli remont budynku Gminnego Centrum Kultury, budowa świetlicy w Antolinie, przebudowa świetlicy w Gnojnie. No i oczywiście nie mogę zapomnieć o rozbudowie budynku Urzędu Gminy, który zmienił w ogóle wizytówkę gminy, jest bardzo funkcjonalny i myślę, że możemy się cieszyć, że mamy taki budynek administracji. Poprawił on pracę zarówno dla pracowników, obsługę petentów. No i myślę, że jest taką fajną naszą wizytówką. Te przedsięwzięcia w infrastrukturę kubaturową kosztowały ponad 7,5 miliona. W chwili obecnej pracujemy już, mamy podpisane umowy na wymianę stolarki okiennej drzwiowej w naszym zespole szkolno-przedszkolnym, wymianę dachów na szkołach w Konstantynowie, w Komarnie, na ośrodku zdrowia. Kwota 1,5 miliona została przyznana na pracę przy zabytkach, szkice w kościołach i pracę przy remoncie bram wjazdowych do parku. Są to zadania takie najistotniejsze. Na pewno gdybym chciał je wszystkie wymieniać, to lista byłaby bardzo długa, ale mogę podkreślić, że wartość tych inwestycji przekroczyła kwotę 50 milionów złotych. Przy budżecie zamykającym się kwotą 20 milionów myślę, że jest to zauważalne. A przeznaczenie w budżecie na inwestycje ponad 50% budżetu jest chyba wezwaniem, historycznym sukcesem. Bardzo dziękuję tym, którzy na to pracują. Dziękuję radnym, sołtysom, a w sposób szczególny pracownikom Urzędu Gminy,
pracownikom instytucji, pracownicy urzędu generalnie pracują nad tymi projektami, nad ich przygotowaniem, ich realizacją i dzisiaj jest też taka sposobność, żeby bardzo gorąco im podziękować i cieszymy się, że tego typu przedsięwzięcia mają miejsce w naszej gminie i one myślę, że poprawiają wizerunek, ułatwiają życie i myślę, że należy się tutaj podziękowanie szczególne. Dziękuję wszystkim jednostkom, które nas wspierają, zarówno Zarządowi Województwa Lubelskiego, władz administracji wojewódzkiej, wszystkim urzędom i delegaturom, które okazują nam pomoc i troskę na działanie zgodnie z prawem. No nie sposób pominąć podziękowania tym, którzy tutaj pracują, czyli wszystkim jednostkom, służbom, z którymi przyszło nam współpracować, dyrektorami szkół, przedszkola, kierownikami jednostek organizacyjnych, szefami zakładów i nie tylko. Nie należy zapominać o stowarzyszeniach, druhach strażakach, czy nawet Straży Granicznej i Policji. Wszystko, za to wszystko pragnę bardzo serdecznie podziękować i myślę, że bez Państwa pomysłowości i takiego codziennego wsparcia nie byłaby możliwa ta gruntowna zmiana wizerunku naszej gminy. Wspólnie udało nam się wiele i myślę, że nawet to dzisiejsze święto jest takim przykładem, że dzięki współpracy możemy realizować ciekawe przedsięwzięcia, które nie tylko służą organizatorom, ale przede wszystkim służą mieszkańcom. Szanowni Państwo, jeszcze takie jedno zdanie. Nie ma takiego typowego przykładu, jak powinna wyglądać wspólnota lokalna, jak powinno się zarządzać w tej wspólnocie. Zawsze trzeba szukać kompromisu. Oczekiwania mieszkańców mogą być czasami inne niż władzy, ale zawsze trzeba wypracowywać kompromis, porozumienie i myślę, że takie osiągnięcia są na terenie gminy Konstantynów i myślę, że nikogo nie trzeba na siłę przekonywać do swoich racji, bo to porozumienie i kompromis jest tutaj na porządku dziennym. Chciałbym Państwu na zakończenie życzyć dobrej zabawy, miłego spędzenia dzisiejszego popołudnia, wielu ciekawych wrażeń, a myślę, że pogoda nam dopisze, bo poranne opady myślę, że już zapewniły dawkę na dzień dzisiejszy. Chociaż nie ukrywam, też dotknęły te opady jedną z naszych rodzin. Piorun uderzył akurat w budynek mieszkalny. Nie dokonał sporo zniszczeń, współczujemy. Myślę, że jakieś wsparcie z naszej strony też to gospodarstwo otrzyma. Myślę, że jeszcze raz spokojnego, pogodnego i pełnego wrażeń popołudnia Państwu życzę. Nic nie pomoże Twoje płakanie. Wszelki żal nic nie pomoże, już koniki stoją w wozie pozaprzęgane, ulejcowane. Wszelki żal nic nie pomoże, już koniki stoją w wozie pozaprzęgane, ulejcowane. Thank you.